Witajcie. Tylko zanim zaczniemy, to jedna prośba. Przygotujcie sobie kawę, herbatę. Dzisiaj będzie trochę dłużej. A czym się dzisiaj zajmiemy? Przedstawiam Wam czagę. Czy też po polsku bardziej płyskoporek podkorowy, inaczej z łaciny Inonotus obliquus. Na świecie występuje około 100 gatunków z rodzaju Inonotus, czyli błyskoporek. Natomiast w Europie mamy do czynienia z 4. To jeden właśnie z nich. To, co warto zapamiętać już od razu na początku, grzyb ten jest objęty częściową ochroną. Co to znaczy? Ano, nie możemy go pozyskiwać ani z lasów państwowych, ani nawet z lasów prywatnych. Ale zaraz, jak w ogóle nie możemy go pozyskiwać? No możemy, ale musimy najpierw mieć odpowiednią zgodę, więc trzeba najpierw udać się czy wysłać pismo do odpowiedniego urzędu, uzyskać zgodę i wtedy, gdy odnajdziemy takiego grzyba, możemy go pozyskać. A gdzie możemy go spotkać? No chociażby tak jak tutaj, jesteśmy w lesie, widzimy tutaj czagę, ale może być to park, mogą być to jakieś zadrzewienia przydrożne, przyuliczne, nawet przy takich bardziej ruchliwych ulicach. I co? No i czasami na jakichś pojedynczych drzewach gdzieś, nie wiadomo skąd, ciach, a czaga się jednak pojawi. Przyjęło się, że jest to grzyb bytujący na brzozach, tak jak i tutaj w tym wypadku. Natomiast czaga spotykany jest także na innych drzewach, na bukach, na dębach, na jesionach, na jarząbach, na klonach, na olchach, na kasztanowcach, na orzechów. Także jest do wyboru, do koloru, tak? Tyle, że te właściwości lecznicze, jeżeli o nich mówimy, to przyjęło się właśnie, że pobieramy grzyba tylko i wyłącznie tego, który bytuje na brzozie. Cofnijmy się jednak chwilę do momentu, jak to czaga spotykany jest, a nie spotykana. No, wynika to bezpośrednio z nazwy. Czaga to generalnie grzyb, a grzyb to on. Stąd czaga spotykany jest między innymi na brzozie. Jest to grzyb dość częsty na półkuli północnej, jednakże tu w Polsce, szczególnie na moim obszarze, nie ma go za wiele, a wynika to zapewne też z faktu, jaki rodzaj lasu tutaj przeważa. Czaga poraża drzewa w wieku od 30 do 50 lat. Tu akurat na tym terenie nie ma dość dużo tak starych brzóz, więc może i stąd ta czaga u mnie nie jest aż tak bardzo liczna. Natomiast jeżeli już takie drzewo zainfekuje, to potrafi na nim żyć do 80 lat. Sklerocja przyjmuje się, że po około 3-5 latach od zakażenia nadają się do zbierania i możemy z nich czerpać właściwości medyczne, czyli lecznicze. Ciekawym wydaje się być fakt, że jeżeli już na danym drzewie zasiedliła się czaga, to nie ma tam miejsca dla innych grzybów. W jakiś sposób powoduje ona, że te grzyby się nie osiedlają. Są to między innymi takie gatunki jak białoporek, jak chubiak czy wrośniaki. Więc jeżeli widzimy gdzieś czagę, to nie spodziewajmy się tych innych gatunków na tym samym drzewie. No dobrze, my tu gadu-gadu, a jeszcze ani słowem w sumie nie wspomnieliśmy, jak ten grzyb wygląda. Ta chropowata, taka prawie czarna struktura, no, przywodzi na myśl, jakby drzewo zostało spalone, nie wiem, jakby piorun w nie walnął i takie właśnie pozostałości po wypalonym drewnie. Natomiast jest to grzyb. Gdybyśmy odłamali kawałek tego grzyba, to w środku znajduje się taka rudo-brązowa, zwarta grzybnia z takimi żółtymi niteczkami, tak? Poprzeplatana takimi żyłeczkami. Jak już raz zobaczycie, jak wygląda czaga, to nie pomylicie jej z niczym innym. Wszystko ładnie, pięknie, ale do czego nam właściwie przyda się taki grzyb? No, powinniśmy zapewne cofnąć się w czasie i zobaczyć, do czego był wykorzystywany dawniej. Jak to zrobić? No w tym momencie najlepiej chyba odpalić internet, wpisać czaga czy błyskoporek i zobaczyć, co nam wyskoczy. A wyskoczy wyników mnóstwo. Szkoda tylko, że większość stron, na które udamy się, powiela półprawdy lub nieprawdy. No już pominę w ogóle milczeniem fakt, że na niektórych stronach przy opisie błyskoporka w ogóle nie widnieje obraz błyskoporka, tylko jest to zwykła czeczota. Ale są też inne ciekawostki, które niekoniecznie zgadzają się z tym, co powinniśmy o tym grzybie wiedzieć. A na jakie błędy możemy tam natrafić? No już choćby w samej historii jego znania przez ludzkość, tak to nazwijmy. Przyjmuje się w wielu tych pracach w internecie, że pierwszą wzmiankę na temat czagi, czy też błyskoporka, jak możemy go po polsku nazywać,
zanotowano w dziele Corpus Hippocraticum Hipokratesa z Kos. To był bardzo słynny medyk starożytnej Grecji, natomiast nie ma tam tak naprawdę wzmianki o czadze. Ja będę się posiłkował tutaj pewną pracą, ponieważ wiem, skąd ten błąd mógł się wziąć. Istnieje bowiem praca autorstwa m.in. Andrzeja Szczepkowskiego pod tytułem Biologia i właściwości błyskoporka podkorowego i tam jest właśnie fragment poświęcony Hipokratesowi. Ja postaram się go przeczytać. Słuchajcie. W kulturze europejskiej jednym z najstarszych dokumentów świadczącym o wykorzystaniu owocników grzybów nadrzewnych do celów leczniczych jest Corpus Hippocraticum, napisany przez Hipokratesa z Kos w V wieku przed naszą erą. Okej, wiemy, że chodzi o jakieś grzyby nadrzewne, natomiast nie ma konkretnej jakby informacji, co to za grzyb, ale czytamy dalej. Ojciec medycyny zalecał stosować miąższ chubiaka pospolitego do kauteryzacji ran. Chubiak pospolity to nie błyskoporek podkorowy. Czy znał on czagę? Wydaje mi się, że raczej nie, dlatego że błyskoporek jest grzybem bytującym raczej bardziej na północ, tak? Więc jest duże prawdopodobieństwo, że Hipokrates czagi jednak nie znał, znał inne grzyby i właśnie zalecał z nich korzystać. Nie oznacza to jednak, że błyskoporek nie był od dawna stosowany. Ludy Syberii, jeśli nie od tysięcy, to przynajmniej od setek lat, stosowały właśnie tego grzyba i to zarówno w celach leczniczych, jak i kulinarnych, bo do tej pory pije się na Syberii herbatę z czagi, która zastępuje zwykłą herbatę. Mimo to oficjalnie zainteresowano się czagą jako surowcem dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a jeszcze do połowy XX wieku do końca nie wiadomo było, z czym mamy do czynienia, ponieważ część mykologów uznawała czagę za płoną odmianę grzyba czyrenia ogniowego. Także za zupełnie inny grzyb to brano. Wróćmy jednak do zastosowań medycznych czagi. Badania wtórnych metabolitów, czyli tych substancji, które grzyb produkuje później w czasie swojego życia, pozwoliły stwierdzić, że potencjalnie, i tutaj podkreślam, potencjalnie ma on właściwości hipoglikemiczne, antywirusowe, antymutagenne, przeciwnowotworowe, cytostatyczne, a także potrafi wymiatać wolne rodniki. Inne badania wskazują, że w takiej czadze znajduje się substancja zwana inotodiolem, która wykazuje działanie antytumorowe czy przeciwleukemiczne. Co jeszcze znajdziemy? Otóż lista związków, która będzie biologicznie czynna w naszym ciele, jest naprawdę dość długa. Znajdzie się tam m.in. melanina, antyoksydanty, triterpeny, sesquiterpeny, fitosterole, polisacharydy, kwas betulinowy. Jest tego naprawdę sporo. Czaga wzmocni zatem nasz system immunologiczny, wymiecie wolne rodniki, wzmocni naszą wytrzymałość, pomoże w różnego rodzaju bólach i w schorzeniach układu pokarmowego. Już w połowie XX wieku Ministerstwo Zdrowia ZSRR wystosowało odpowiednią instrukcję, w której wskazywało, jak używać tego grzyba, a także zezwoliło na oficjalny obrót farmaceutyczny preparatami z czagi, takimi jak befungin czy binczaga. O ich użyciu pisał także profesor Ożarowski w 1982 roku. Z racji tradycji używany jest przecież do teraz na Syberii jako substytut herbaty oraz z racji swoich właściwości antyoksydacyjnych jest reklamowany jako produkt całkowicie bezpieczny i możliwy do użycia na co dzień bez większych problemów. I w zasadzie w większości przypadków tak jest. Niestety nie zawsze. I tutaj też musicie na to zwrócić uwagę. Często właśnie widać w internecie szczególnie takie wpisy, że no jest napisane, że czaga jest to grzyb bezpieczny, który nie powoduje żadnych efektów ubocznych, który nie reaguje z niczym, a przynajmniej nie jest to wspomniane. Posłuchajcie, wspomniałem wcześniej, że czaga może mieć właściwości hipoglikemiczne, a zatem obniża poziom cukru w organizmie. Przyjmijmy zatem, że osoba, która ma takie problemy i przyjmuje leki obniżające poziom cukru w organizmie, będzie przyjmować także czagę. Co wtedy? Otóż działanie tych preparatów się połączy,
a zatem zwiększy się, zwielokrotni i może to doprowadzić do naprawdę niebezpiecznych sytuacji. Inna sprawa to osoby, które zażywają leki rozrzedzające krew, na przykład warfarynę. Tutaj znowu czaga będzie działała wzmacniająco na ten efekt i znowu w pewnych okolicznościach może zrobić się niebezpieczny. Widzicie zatem, że nawet taki grzyb, który uważany jest generalnie za bezpieczny, ma swoje efekty uboczne, a jeżeli nie nazwiemy tego efektami ubocznymi, to przynajmniej interakcje, wchodzi w interakcję z lekami, prawda? I trzeba na ten fakt uważać, jeżeli wiemy, że coś takiego przyjmujemy, musimy pod kontrolą trzymać to, co przyjmujemy innego, prawda? No dobrze, rozgadałem się trochę, ale według mnie było warto. Mam nadzieję, że było ciekawie, a jeżeli było ciekawie, jeżeli się podobało, to zapraszam do polubienia kanału, do polubienia filmu. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.